Może być różnie. O, jest na żywo. Czy żyjesz? Tak, zawsze się mnie pyta, czy żyjesz? Jesteśmy na żywo, nie mamy możliwości sprawdzenia, bo jest tylko jeden telefon sprawny, czyli mój. Mój telefon ma zasięg i z mojego telefonu można zrobić cokolwiek. Pozostałe dwa niestety nie mają tutaj sieci. A chciałybyśmy bardzo podzielić się z Wami, bo dawno już nie robiłam takich live'ów warsztatowych, opowiedzmy tak, warsztatowych. I w związku z tym, że pojawiły się fajne rzeczy, pojawiły się fajne transformacje, gorąco mi jest tak, że po prostu chyba tak jest gorąco, że pojawiły się fajne rzeczy, to chcemy się z Wami po prostu podzielić. Agnieszka, to są Twoje takie warsztaty pierwsze. Co mogłabyś powiedzieć odnośnie samego warsztatu, to co się działo później, no to możemy porozmawiać, jeżeli jesteś gotowa na przykład, żeby coś powiedzieć, ale same warsztaty, z jakim nastawieniem tutaj jechałaś, co się wydarzyło, co w środku w Tobie, jak teraz po wieczorze, kiedy skończyłyśmy przed siódmą w zasadzie, tak długo to trwało. Długo, ale fajnie. Tak. Zaczynaj, oddaję Ci głos. Dobrze, mówię. Z jakim nastawieniem jechałam? Na pewno było to pozytywne wibracje, aczkolwiek już wczoraj odczuwałam tutaj taki, no można powiedzieć, dyskomfort, wręcz nawet strach. Wszystko się we mnie telepało, bo już wiedziałam, że będę transformować coś. Aczkolwiek, jak zobaczyłam w ogóle neurografikę, to wiedziałam, że to jest takie bardzo moje. Odsuńcie się troszkę na bok. To są prace nasze. Nasze prace. Tak trudno je pokazać, bo my też tutaj siedzimy. Tam na górze, gdzieś tutaj schowana bardzo jest praca Joasi. Może Asia wstań, weź ją odepnij, weź ją do ręki po prostu. O, właśnie tak. Żeby można było. Ona nie jest mała, to jest papier A3, ale w związku z tym, że wydarzyła się rzecz, która, czekajcie, bo bardzo odwrotnie ta kamera pokazuje, więc nie jest tak prosto. To jest praca Agnieszki, praca wykonana, po raz pierwsza neurograficzna praca wykonana. Dobra, mów dalej, tak, nie przeszkadzam. Moja pierwsza praca i nawet nie przypuszczałam, że będzie takich wielkich rozmiarów. Najwidoczniej po prostu potrzebowałam, żeby to moje drzewo neurograficzne się rozrosło, żeby móc przetransformować to, co przetransformowałam. Był ucisk w klatce piersiowej, były łzy, był żal, ale teraz jest radość, taka lekkość. Szczerze to jeszcze nie robiłam warsztatów na żywo po neurografii. I trudno jest Wam zrozumieć, czym ta neurografika jest i dlaczego wzbudza takie zainteresowanie. I chciałabym, żeby Agnieszka Wam pokrótce, za chwilę oddam Joasi głos, ale żeby Agnieszka jako pierwsza, bo Joasia rysuje neurografikę, więc jej odczucia i to, co się pojawiało, też było zarąbiste, chciałam powiedzieć inaczej, było naprawdę bardzo fajne, z tym, że ona już po prostu wyprzedzała proces i ona dużo wcześniej skończyła. Ja czekałam, ja Agnieszce dotrzymywałam kroku, no bo na tym to polega, ona pierwszy raz, więc wszystkie te odczucia, te pytania, które zadawałam jednej i drugiej. Tyle, że Asia w tym procesie pobiegła. Jakie Twoje wrażenie, rodzaj takich warsztatów, transformacja, to co daje rysunek? Kochani, to nie jest reżyserowane, ja nie robię reżyserowanych live'ów, więc to, co jest na żywo, to, co jest na teraz, to, co zostało, bo jutro są już inne odczucia, dzisiaj jest na żywo, dzisiaj jest na teraz. Tu i teraz, całkiem, właśnie ja tracę troszeczkę głos, czyli jeszcze coś się tam upalnia, także dostałam chrypy. A ja Ci przerwę, jednak tak? Mówiłam, że nie będę przerywać. Zadaj sobie, bo to jest bardzo ważne, zadaj sobie pytanie, co utknęło? Z tego procesu, który się tutaj odbył. Co utknęło? Czemu nie wychodzi? Ach,
No i ciężkość. Widzicie, co się pojawia? Pojawia się właśnie coś takiego, gdzie na przykład jedno z zasobów tutaj jest odwaga. I przychodzi taki moment, że jest ciach. I teraz moje pytanie jest, co czujesz, co się pojawiło? I dlaczego się to pojawiło? Lęk. Właśnie, przed czym? Przed czym? Przed powiedzeniem, przed pokazaniem siebie, przed oceną, przed pokazaniem siebie. Nie ma oceny. Zrozum, że ludzie świadomi nie oceniają. Ludzie świadomi idą w transformację i ludzie świadomi, jak ja to mówię, dmuchają w skrzydełka. Są zazdrośni, jak wszyscy, jak każdy, ale chodzi o to, że jeżeli ty po tylu latach transformacji, szukania, rozwiązania, będziesz cały czas myślała, że tam z tyłu, zobacz, nikogo nie ma, jesteśmy same, po prostu nikogo nie ma, oczko tamto jest na zero, nikt się nie pojawił do tej pory. Jest sobota, jest wieczór, jest majówka. I po prostu jesteśmy, to się nagrywa, to idzie, nikogo tam nie ma. Jest tylko oczko, jesteśmy my i jesteś ty. Przed czym jest lęk? Przed jaką opinią? Przed czym? Wiesz, jak ciężko jest powiedzieć przed czym? Mhm. Bardzo ciężko. Ale żeby nastąpiło uwolnienie, to jak myślisz? Po co robi się takie rzeczy? Po co pisze się odwaga? Po co pisze się asertywność? Asertywność to znaczy wyjść do siebie. Bądź dla siebie na tak, bądź dla siebie otwarta. Powiedz, co możesz, a czego nie możesz. Dzień dobry, tylko na krótko. Dobra, na krótko. Ty opowiadaj, a ja wychodzę. Okay. No właśnie, tak jak wspomniałam. I to jest to właśnie, co mnie tu ściska, czyli chcę powiedzieć, ale coś mnie trzyma, żeby to nie powiedzieć. I to jest właśnie ten mój strach. Strach przed czym? Co mnie jeszcze blokuje, czego po prostu nie mogę wyrazić? I co mi przychodzi, to jest właśnie wyrażenie siebie. Po prostu. Także podejrzewam, że to jest właśnie to, bo na tuż przed samym live'em wszystko było ok. Ale jak już wiedziałam, że będzie ten live, tak z automatu odczuwałam właśnie najpierw takie chrząkanie, a teraz już po prostu tracę głos. Coś mi po prostu nie pozwala powiedzieć. Pamiętam. I krzyknij. Nie każe ci krzyczeć, ale każe ci brzydko. Nie ma czegoś takiego jak pokazać komuś coś zrobić, ale jeżeli ma nastąpić transformacja, to nie warto czasami przełamać swój opór, no bo co tutaj robiłaś, co się działo właśnie z twoją ręką? Przełamywałam opór, był tak silny opór, który nie pozwalał mi po prostu prowadzić ręki, że no po prostu linie neurograficzne. To był taki opór, gdzie ja, no można powiedzieć, jakbym się dopiero uczyła cokolwiek rysować. Ja nie umiałam narysować kreski. To było tak ciężko, że Małgosia musiała mi pomagać. Nieprawda. Okłamała. Nieprawda. Nieprawda. Tylko dałam jej 5 zł. Położyłam 5 zł. No to jest tak, pomoc. No to nie była pomoc. Ja tylko poprosiłam, żebyś popychała. Popychała piąteczkę i piąteczka prowadziła cię tam, nie gdzie ty chciałaś. Tylko gdzie piąteczka chciała, bo taka jest zasada właśnie linii neurograficznej. Jak czujesz się przy takiej formie warsztatów? Inne niż dotychczas byłam, tak? Kwantowe transformacje, dwupunkt to jest co innego, natomiast to jest całkiem coś innego. Jak czas leci? Oj, szybko, bardzo szybko. Nawet nie przypuszczałam, że już jest ta godzina i że zajmuje to tyle czasu. Co myślałaś, że jest łatwy rysunek? Że jest łatwiejszy, tak, że pójdzie mi to łatwo. Oj, to tam tylko rysunek, kreska tu, kreska tam. Nie, to nie jest rysunek, to jest po prostu głębia siebie. My przelewamy na papier to, co w tym momencie czujemy. I to nie są kreski, kreseczki, kółeczka, tylko to jest to, co my tutaj teraz czujemy. To są, kochani, zapisane kartki. Moje pytania, ich odpowiedzi, ich odczucia, ich
ich dotyka się. Co ty teraz powiesz na temat rysunku? Co się u ciebie zadziało? Opowiedz, bo na TikToka wrzuciłyśmy tamtą relację, ale co się wydarzyło w momencie, kiedy twoje drzewo zaczęło rosnąć, bo miałaś dokładnie taką samą, daj Jasiunkę na chwilę, miała dokładnie taką samą kartkę A3 jak Joanna, a jej obraz, czekaj, w tą stronę muszę się przesunąć, a jej obraz tworzy raz, dwa, trzy, cztery, pięć kartek A3, to sobie wyobraźcie, jaki ten obraz jest ogromny. Ogromny. Tak. I dlaczego on się tak rozrastał? Co się takiego wydarzyło i dlaczego? Co się takiego wydarzyło? Oczywiście narysowałam korzenie, tak? Moje korzenie były ogromne, bo poczułam taką potrzebę. Natomiast potrzebowałam poprowadzić koronę. Zabrakło miejsca. I zabrakło mi miejsca. I po prostu poczułam taką frustrację, że ja nie mogę tego po prostu zakończyć, nie mogę dorysować dalej. Z jednej strony siedziała Joasia, która robiła swój obraz, tak? A ja po prostu nie mogłam tego dokończyć, dlatego że była tam Joasia ze swoim rysunkiem. I czułam takie zdenerwowanie, że chciałam po prostu to wszystko wywalić, popchnąć, żebym mogła to zrobić. Wiecie, jak to jest, kochani, jak jest rodzina i ma jedno dziecko i rodzi się potem drugie. To w tym pierwszym dziecku rodzi się taka mała zazdrość, dlatego że temu małemu dziecku poświęca się trochę więcej czasu. Chce mu się też pokazać, jak wygląda to życie. Chce się być bliżej, żeby ono się mogło tego życia nauczyć. Takie coś dzisiaj spotkało, ale się zrobiła ciężka mina. Co się dzieje? Jak nic? Joasia rysuje ze mną neurografikę od... Joasia rysuje ze mną neurografikę, kochani, od stycznia. Hobbystycznie, nie naukowo, tylko po prostu spotykamy się i rysujemy. Joasia też rysuje neurografikę na moją certyfikację specjalisty neurografiki. Jest klientem tak zwanym, który zna neurografikę, zna linię. Agnieszka jest klientem zimnym, powiedzmy, gdyby miała rysować, bo ona dzisiaj po raz pierwszy miała styczność z neurografiką. Dlatego ja z Joasią rysuję bardzo dużo. Z Joasią przerabiamy całe case'y rysunków po 3, 4, 5, 6 i też wykonujemy rysunki, Joasia wykonuje swoje rysunki na to, żebym ja mogła te prace przedstawić jako na zaliczenie specjalisty certyfikacji. I Joasia dzisiaj rysując neurodrzewo, nie wiem, czy chcesz o tym mówić. No. Rysując w całym tym naszym tworzeniu, poczułam po prostu zazdrość o to, że mogę się tyle czasu jeszcze poświęca. No i tak mówię, no ale o co tu chodzi? I zaczęłam rozkminiać i przyszło mi właśnie, że poczułam się jakby, powiedzmy, taka odrzucona, brak uwagi poświęconej mi i dzieciństwo. Po prostu mój tata, jak byliśmy gdzieś na jakichś imprezach, to zawsze z innymi dziećmi się bawił i tak jakbym po prostu znikała i to mi się odpaliło. I po prostu, bo mówię, dlatego Małgosia czas poświęca Agnieszce, bo Agnieszka jest pierwszy raz i nie wie, o co chodzi i dostawała tutaj wskazówki, a mnie Małgosia zostawia dlatego, że tak przyszło mi, że po prostu uważa, że ja już wiem, o co chodzi i że ja to zrobię dobrze. No. Tak, ale zobaczcie, jaki jest wtedy, kiedy odpala się wzorzec, wtedy, kiedy odpala się wzorzec, tak jak mi tutaj, przy moim neurodrzewie, bo ja oczywiście to ja jeszcze rysuję. Rysuję na dużym formacie, żeby było jasne, zrozumiałe i przyszedł ten moment, bo pracowałyśmy z relacjami. Słowo relacja to nie jest tylko relacja zakreślona, o relacja ja-Joasia, ja
Agnieszka. Relacja, zobaczcie, co kryje się pod relacją. Słowo relacja wszystko. I jest tam wszystko. Wszystko. Tak naprawdę wszystko. Bliskość, miłość, rodzice, praca, dzieci, partner. Jeżeli miałabyś pracować z relacjami, a pracujesz z ludźmi, bo jesteś numerologiem i tworzysz portrety numerologiczne, to zobacz, jak fajnie jest przepracować relacje. Zobacz, ile wkładasz czasu w to, żeby stworzyć portret. Zobacz, jakby ci się tutaj odpaliła zazdrość. Popatrz, weź zobacz, skąd ta zazdrość znowu wywaliła. Skąd to przyszło. Tyle, że Agnieszka prowadzi Sativa Life. Też jest, pracuje z ludźmi. Też te relacje, żeby były fajne, stabilne, żeby były... Są bardzo ważne. Bardzo ważne, więc to neurodrzewo dzisiaj, ten calutki dzień od świtu, a w zasadzie my z Kasią... A miało nie być zasięgu. Pracowałyśmy tak naprawdę od wczoraj i te relacje, czy przy Sativie, czy przy tym, tak jak ja pracuję z Wami, czy tak jak Joasia jest numerologiem, ale oprócz tego jeszcze sprzedaje rewelacyjny produkt, który jest, jak się nazywa? Zinzino. Tu oleje, tam oleje. Tak, tu oleje, tam oleje. Asia, jak ty postrzegasz takie warsztaty? Jak ja postrzegam? Oprócz tego tej złości króciutkiej, malutkiej, która się pojawiła. Ale to jest po prostu potrzebne pod tym względem, że jednak to jest bardzo zakorzenione u mnie, bo u mnie jest bardzo mocno odrzucenie, jakby nie było, jak to się mówi, byłam niechcianym dzieckiem, więc jest bardzo mocno w środku we mnie i to odpala. Potem jest coś takiego, że poznaję ludzi i jest super, ale ja z nimi potem kontaktów nie utrzymuję. Po prostu boję się tego odrzucenia. I tak na warsztatach, to ja mówię, że to jest właśnie po pierwsze odkrywanie siebie i tworzenie nowego życia. Te wszystkie problemy właśnie, tak jak chociażby to odrzucenie, to ja już z tym pracuję i jest coś takiego przy stole właśnie, jak ta zazdrość się odpaliła, to było takie już... Ale to już widać od razu, odciąć jak ona się spina, no. Jak ona się, tak jak przed chwilą, też no. Było takie spięcie. Słuchajcie, ja wychodzę z założenia zawsze takiego, na dzień dobry mówię tak. Wszystko to, co się pojawi między nami, każdy rezonans, chodzi mi o ten rezonans, który powoduje tego, wiecie, to takie zakleszczenie się. Od razu mówimy, co leży, od razu znajdujemy, skąd się to bierze. I to nie jest tak, że trzymamy to do końca i mamy focha. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wydobyć to z siebie. Żeby wydobyć, bo to nie jest ani moje, tylko twoje. To, co się pojawiło u ciebie, ten opór przed, ta kontrola, że ty musisz tak. Akurat ten róg, gdzie Joasia robi. Tak. To cię nauczyło te parę godzin, kiedy nie mogłaś się przebić, bo Joasi rysunek zajmował róg twojego obrazu, którego jeszcze nie było. Czego się nauczyłaś? Na pewno uświadomiło mi to, że tak jak u Joanny jest zakorzeniona ta zazdrość, tak u mnie jest cały czas ta kontrola i kontrola. Przede wszystkim że trzeba odpuścić. Dokąd się sprowadziły wasze neurodrzewa tak naprawdę? Która relacja była najważniejsza? Po co pisałyście? Asia zapisała dwie kartki, czy więcej, tymi odczuciami. Dwie. Zobaczcie, przychodzimy z relacją. Mamy zawsze coś na uwadze. Czy to z mężem, czy z partnerem, czy z dziećmi, ale w drodze, bo tutaj te piękne owoce, te jabłuszka na drzewie, to są, kochani, już te relacje przetransformowane, ale żeby stąd dojść tutaj i pociągnąć linię i zaokrąglić to wszystko, co się pojawiło. Im więcej linii, im więcej kresek, im więcej energii, tym obraz jest bogatszy, tym więcej połączeń się tworzy. Jest to cudowne i piękne uczucie, ale trzeba dojść do tego rozwiązania. Potem przychodzi kolor, który po prostu kolor. Poczujesz, bierzesz i ten potok, który wypływa, tworzy zupełnie nowe rozwiązania. Zupełnie. Formuje się coś, co... Tak, w tą stronę. Formuje się coś, co
daje to wow. Daje to wow. Rysunek dopracowany do perfekcji, gdzie w którym miejscu przyszła lekkość u ciebie? Czekaj, niech sobie przypomnę. Już na pewno jak dochodziłam do korony i w momencie, kiedy Joasia skończyła swój obraz. To po prostu musielibyście widzieć, jaka tak. była reakcja, jaka ona, że ona już może w ten ruch w końcu wejść. Tak, bo zwolniło się miejsce. Ja oczywiście dostałam tutaj przestrzeń, że mogę wejść w ten lewy róg. Natomiast mimo tego, że dostałam to wolne miejsce, ja kończyłam prawy róg. Ja potrzebowałam tej przestrzeni, że to jest moje, ono się zwolniło, a dopóty było zajęte, to ja byłam sfrustrowana, bo czegoś nie mogłam. I tak siedziałam, tak pilnowałam, żeby Joanna skończyła. Pytałam się, czemu tak długo ona to koloruje? Bo ja już muszę, a tak naprawdę nic nie musiałam, nie potrzebowałam tego. Przecież ja miałam wolną prawą stronę, której nie ruszałam wcale. Kochani, mi również dzisiaj popłynęło sporo już, naprawdę. Mówiąc tutaj do dziewczyn, opowiadając to, co się pojawia, o tych emocjach, które się pojawiają, o tej refleksji, o tym obrazie, który widzę, o tej energii, o tym, co ciało mi pokazuje. Łzy mi leciały jak grochy, nie mogłam sobie poradzić nie mogłam sobie poradzić z emocją, która się pojawiła. Nawet siebie bardzo brzydko nazwałam, gdzie przeprosiłam się od razu w myślach, bo nie mogę siebie tak nazywać. Są pewne rzeczy, które się pojawiają i to nie ma znaczenia, czy masz lat 15, 20 czy 59. Nie ma znaczenia, po prostu pojawia się emocja, która zablokowana znalazła dzisiaj ujście poprzez poprowadzenie nie wiem której linii, nie wiem której, która stała się tym uwolnieniem, ale prowadząc tę linię, poczułam, że przyszło rozwiązanie na coś, co było ze mną, co było moje nieświadome. A jak u ciebie dzisiaj było? Co się pojawiło? Które relacje u ciebie wysunęły się i jakie przyszło rozwiązanie? Wiesz, co jest rozwiązaniem u ciebie? Ten tata, tak najbardziej. I rozwiązanie jest właśnie, tak jak mam tutaj na moim obrazie. Ta figura, która zapisuje w pamięci naszego mózgu nowe. U Kasi pojawiła się w korzeniach, w zasobach. Tak mi przyszło, że weź tą figurę, włóż tutaj w korzenie, czyli rozwiązanie jest w moim rodzie w dzieciństwie, że po prostu tam uzdrowić i potem wszystko pięknie zasila. Oczywiście zadałam jej pytanie, dlaczego akurat tam? Dlaczego nie korona? Dlaczego nie pień? Akurat korzeń. I Asia pięknie wyjaśniła, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Dlaczego tak, a nie inaczej. Zapytałam Agnieszkę, czekajcie, muszę przesunąć. Dlaczego akurat w tym miejscu, dlaczego na środku, dlaczego tutaj? Dlaczego tutaj? Mhm. Dlatego, że mam bardzo silną podstawę, czyli korzenie, które dają mi energię i moc. Natomiast tutaj pień, to jestem ja, po środku, bo to jest moje serce. Mhm. Powiedz mi jeszcze, to nie mi, powiedz ogólnie, czy moje pytania, bo te pytania, które ja były dla mnie pomocne. One muszą być, bo inaczej nie zauważysz, co mówi do ciebie podświadomość, rozumiesz? Zobacz, ile podpowiedziała tobie kartka, ile podpowiedziała tobie ta luka w kartce. Ile podpowiedziała ci ta blokada, ta kontrola? Ile ci podpowiedziało rzeczy? Zwykłe siedzenie przy stole. Dokładnie tak. Pytania. Pytania są tak ogromnie ważne, żeby zadać, żeby zwrócić uwagę, co się pojawia przy pierwszej linii, co się pojawia przy pierwszym kolorze, który bierzesz. Dlaczego właśnie taki? Każdy wybór jest, kochani, zarobisty. Każdy jest piękny i potrzebny. Jak? Tyle, że ja wybrałam fiolet jako pierwszy, a
A tak naprawdę nie lubię tego koloru. Zobacz. Ale wybrałam fiolet. Tak czułam, że to ma być właśnie fiolet. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że wiecie, rysunek, a rysunek, tak? Neurografika, neurografika, ale tu chodzi o jakość. Jeżeli coś robimy, to musi mieć tą głębię. Nie tak. Tylko, żeby wziąć, zrobić rysunek i to wszystko. Nie. Jeżeli coś chcecie zmieniać, idziecie na neurografikę, to zwróćcie uwagę, jak to jest prowadzone. Bo to musi mieć, jak to mówią, ręce i nogi. Nie tylko, że ja zrobię, ale w rzeczywistości nie wiem, o co chodzi, co jest poruszone, tak? Jakie są odczucia? Prowadzący musi tak to poprowadzić, że właśnie to dojdzie do samego właśnie korzenia, że wy to poczujecie, wy wiecie, o co chodzi w tym. Co ja poczułam, na przykład zdenerwowanie, czyli kołatanie serca, czy nagle mnie zaczęło swędzić, tak? Od czego to przyszło? To właśnie, tak jak Małgosia prowadzi, zadaje pytania. Dogłębnie. I to wychodzi, a nie tylko wziąć, wydać pieniądze i przerysować. Ja myślałam, że to jest zwykłe rysunek. Zobaczyłam, że trzeba wykonać mnóstwo innych rzeczy jeszcze. Że trzeba coś notować, że trzeba mówić o sobie, że trzeba odkrywać to, co się pojawia. Te myśli, które się pojawiają. Trzeba zapisywać te myśli. Te myśli, które się przychodzi. Dokładnie. Że trzeba na ten moment zobaczyć, dlaczego ta ręka nie idzie do przodu. Dlaczego w tym łokciu pojawił się mu? Co się dzieje? Dlaczego ta kartka się skończyła? No, dlaczego ja to tak rozrysowałam? Właśnie po to, żeby mi uświadomić, właśnie po to, żeby ta kartka się skończyła. Tak, właśnie po to. Właśnie po to, żebym ja nie mogła iść dalej i żebym poczuła, dlaczego ja nie mogę iść dalej i co mi to pokazuje. I teraz kolejne moje pytanie było takie, jakbyś to miała przełożyć na relację. Co czujesz? Co się pojawia? Gdzie stosujesz tą maseczkę? Gdzie właśnie pokazujesz opór, gdzie pokazujesz kontrolę, żeby to znaleźć, bo to, kochani, to przyjdzie rozwiązanie. No. Plus na żywo. Zobaczcie, przez internet, jakbyśmy to wyrysowali, to by tam przerysowane wszystko. Tutaj się zadziało. Oj. Ja z Agnieszką po prostu do siebie, jakby nie było, jesteśmy lekarstwem i tą szybko, jakbym powiedziała, tym zadrem. Bo zobaczcie to, ja tu zazdrość, odpaliło się, tak? Rodzic, ojciec, praca z ojcem. Tak. Ja natomiast do Agnieszki byłam zadrem, no bo ja jej stoję w jej polu ze swoim rysunkiem, który robię, tak? A ona nie może robić tej strony, tak? Prawej, czyli tata. Tata. Zobaczcie, co się pojawia. A jakbyśmy robiły przez internet? Nie wiesz, chyba. No, całkiem coś innego. Tak. Tutaj jesteśmy wszyscy w jednym polu i odczuwam, a w ogóle my jak położyłyśmy kartki, jeszcze nie było żadnych kresek. My już byłyśmy połączone kartkami. Tak, ale rano, zanim zaczęłyśmy rysować, położyłyśmy się na trawie, na kocu oczywiście, bo pogodę mamy przecudownie piękną, świeciło słońce i to, że jesteśmy w środku lasu, była możliwość obserwacji drzew. Rozmawiałyśmy na temat drzew, jak wyglądają, w czym się kojarzy. One opowiadały, ja je ciągnęłam za język trochę, ale chodziło o to, żeby bardziej ciągnęłam Agnieszkę, ponieważ Joasia na tą moją certyfikację rysowała ze mną już neurodrzewo. Też jej było dzisiaj tutaj łatwiej, z tym, że temat był zupełnie inny przy neurodrzewie. My robimy te rysunki, które są potrzebne dla mnie, robiłyśmy z innym tematem, a tutaj wszystkie rysowałyśmy relacje. I patrzyłyśmy na drzewo, potem każda rysowała drzewo, swoje, takie wiecie, w przedszkolu wyjmij kredkę i kartkę i narysuj drzewo. I narysuj drzewo i powiedz, co czujesz, powiedz, co widzisz, czy ci się podoba, co jest nie tak. Poczuj się tym drzewem, gdybyś była tym drzewem, które narysowałaś tam rano na kartce.
jakby wyglądało Twoje życie, jakby wyglądało Twoje uziemienie, jakbyś się czuła, jakie masz wsparcie, jakie masz zasoby, jak ci to podłoże pomaga żyć, jak się rozwijają Twoje korzenie. Agnieszka, podaj tą kartkę. Tą. Tak, tak. Rozmawiałyśmy z Agnieszką, nie wiem, to będzie widać, może będzie widać, trochę jest pomazane, poczekaj. Rozmawiałyśmy rano z Agnieszką, bo ona do mnie mówi, że ma problem w obfitości, że zarabia do pewnego momentu i pieniądze trach spadają. Ja mówię, zastanów się, w którym momencie jest opór. Co takiego w tobie powoduje, że ty nie możesz przejść dalej? Co jest nie tak? No i poszłam z nią kawałek dalej. To jest jej drzewo, narysowane rano. I mówię do niej, gdybyś miała narysować teraz owoce tego drzewa. Ewa, ja stanę bliżej, może będzie lepiej widać. Troszeczkę jest pomazane tutaj linią neurograficzną, ale chcę, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. Mówię do niej, narysuj na tym drzewie owoc. Największy, jaki uważasz, że będzie. I ona narysowała żołędzia. Widzicie, tutaj jest żołędź. O tu, to jest żołędź. I ja mówię, popatrz teraz na tego żołędzia i co czujesz? Za duży, nie podoba mi się. Ja mówię, to narysuj inny owoc. Narysowała, czekaj, niech ja go znajdę. Narysowała tutaj, tutaj jest drugi żołędź. Ja mówię, i co czujesz? No, jest mi lepiej, bo jest mniejszy. Jestem bezpieczniejsza. Ja mówię, teraz zobacz zależność. To, co za duże jest owoc, było za duże, więc trzeba było zrobić małe. Trzeba było zejść do tego poziomu, który jest w tym wzorcu. Rozumiecie, o czym mówię? Podświadomość pięknie jej pokazała, że ten owoc, ja mówię, to jest twoja przestrzeń, to jest twoje pole, to jest twoja transformacja. Ty możesz tutaj narysować taki owoc, jaką dużą masz kartkę, na tyle, na ile wystarczy ci przestrzeni. A ona narysowała tu i ona się z tym poczuła tak strasznie źle. Ciężko. Że on jej nie pasuje, że on jest za duży. Narysowała mniejszy i powiedziała, o ten jest lepszy, bo jest mniejszy. I teraz mówię, zobacz zależność. Jaką znalazłaś zależność między dużą gotówką, dużymi pieniędzmi, a mniejszymi. I dlaczego się tak dzieje, że idziemy do pewnego pułapu i nagle jest ciach. Nie pracowałyśmy dzisiaj z obfitością, tylko z relacjami. Ale zasada została jej tutaj pokazana w momencie, kiedy rysowała te żołędzie. Mówię, żołędź jakim jest symbolem? Żołędź to dostatek, to bogactwo, bo to jest mocny owoc. Ja mówię, no dlaczego wybrałaś akurat żołędzie? Zobaczcie, nie ma przypadków. Podświadomość nasza jest kochana, żeby nam pokazać to, co jest głęboko. Ale trzeba to zauważyć. Mi, kochani, też jest troszeczkę łatwiej może patrzeć na te obrazy. Jestem z wykształcenia nauczycielem. Jestem pedagogiem, skończyłam też i filozofię, i logopedię. I jest mi też łatwiej na te psychologiczne sprawy może troszeczkę popatrzeć. A w związku z tym, że takie rysowanie kredkami, to tak naprawdę jak w przedszkolu, Agnieszka, kochana, bierzesz kredkę i maluj, a ja będę patrzeć, a ja będę słuchać, a ty opowiadasz. I ty mówisz, tylko że w momencie, kiedy my opowiadamy o sobie, to my nie zwracamy uwagi, że tam się już ujawnia. Że tam się już ujawnia. I, tak, i słuchacz wyłapie. Ja bo my mówimy, ale ktoś, kto nas słucha, on to zaraz wyłapie. I tak jak Małgosia od razu wyłapała, że to jest za duże. Czyli ja jestem tym drzewem, i jeżeli owoc jest za duży, to ja go po prostu nie udźwignę, on spadnie. No i ta moja wypłata po prostu, te moje pieniądze, które ja takie duże zarobiłam, one po prostu bam, spadają. Więc jest mniejszy, bo czułam się bezpieczniejsza, bo mniejszy udźwignę. No, a tak naprawdę w podświadomości tak by chciała zarabiać dużo, prawda? I wiecie dlaczego? Dlaczego chciałam, żeby ten live, ja poprosiłam, żeby zrobić z tego live'a, dlatego że chciałam wam pokazać, żeby one to zrobiły, żeby one pokazały wam, jak wygląda praca z techniką, która uważam na ten moment jest rewelacyjna, jak pięknie łączy się kwantowo z rzeczami, które robimy, które robiłyśmy do tej pory, jak pięknie łączy się z dwupunktem, jak jesteśmy pomiędzy, jak linia, która ta linia, linia, nie wiem jak to nazwać, jak chcecie, uniwersum, linia Boga, linia, no jakbyście ją jeszcze nazwały, te grube linie, które są na obrazie,
które tworzą ten zarys, jakbyście je nazwały jeszcze. Linią czego? Fontanny życia. Nie, fonta pięknie nazwane. Linia, która zasila obraz, która jest tym połączeniem z jednego brzegu płaszczyzny do drugiego. O, zobaczcie. I daje nam to totalne uwolnienie i zasilenie. A wszystko to, co pomiędzy a drugim brzegiem kartki ulega transformacji. I to jest piękne. I to jest piękne. I w związku z tym, że jestem też artystycznie trochę uzdolniona, ja uwielbiam kredki, uwielbiam flamastry, uwielbiam malować, a przede wszystkim uwielbiam od zawsze te zygzaki. Właśnie te zygzaki. I ta neurografika trafiła do mnie w sam punkt. W sam punkt. I wiem, jak mogę to połączyć z tym, co robię do tej pory, co robiłam do tej pory. Jak można to połączyć właśnie z kwantowymi różnymi technikami. Przecudownie można to połączyć. Fakt, że dzisiaj, no może i dlatego, że ten Agnieszki rysunek był po prostu olbrzymi, bo był nawet większy jak mój. I ona jako nowicjuszka potrzebowała bardzo dużo wsparcia, cierpliwości i pomocy. Dlatego też to, co chciałam jeszcze z dziewczynami zrobić, no po prostu czasowo, no doba ma 24 godziny, my też musimy spać. Nie da się pewnych rzeczy zrobić, ale jutro od rana nadrobimy. Jutro przed nami szamański deszcz. Będziemy tworzyć, ja proponuję świadomość. Zobaczymy, być może zmieni się temat, być może przez noc będą chciały coś, żeby pociągnąć relacje, żeby zrobić coś dalej. To nigdy nie wiadomo, co przychodzi. O, jest uśmiech, więc nie wiem, co to miało znaczyć. Że się zwija temat, tak? A może właśnie warto go podlać tą energią szamańskiego deszczu. Jak wiecie, szamański deszcz, sama nazwa za siebie mówi, że szamański, czyli ten taki magiczny, który daje uwolnienie. Co jeszcze byście chciały powiedzieć? Doświadczajcie, zobaczcie sami, co to jest. Tak, warto. Warto przyjechać. Ja jak zobaczyłam pierwszy raz, poczułam, że to jest takie moje i przypomniało mi się, że od zawsze siedziałam, nawet jak z kimś rozmawiałam, czy na live'ie, czy byłam na spotkaniu, zawsze robiłam tak zwane mazajki. Gdzieś jakieś linie się łączyły. No było to nic takiego, natomiast wiedziałam, że ja już wiedziałam, że to jest moje. Ja to poczułam po prostu sercem. I bardzo chciałabym no, kontynuować to. To jest tak samo, jak było z dwupunktem. Usłyszałam, poczułam, byłam, doświadczyłam. Tutaj też zobaczyłam, doświadczyłam i wiem, że to jest moje. I polecam. Naprawdę to jest całkiem coś innego. Nawet nie wiadomo, jak to określić, ponieważ emocja, która się pojawia, kochani, emocja, która się pojawia. Ja poznałam neurografikę też po prostu gdzieś mi się pojawiło. I w momencie, kiedy zobaczyłam kolor kredki, kartki i te kółka, zatrzymało mnie to. Zatrzymało. Ale też jako pierwszy rysunek, drugi rysunek czy trzeci rysunek, nie wiesz, o co chodzi, kiedy przeglądasz YouTube'a. Po prostu ktoś rysuje, a ty patrzysz. I nie czujesz tej głębi, nikt ciebie nie prowadzi, tylko po prostu patrzysz, jak ktoś tworzy. I bardzo dużo, jeżeli ktoś ma tę zdolność, wyczyta intuicyjnie. Ja na przykład prowadząc bardzo dużo mówię, bardzo dużo naprowadzam, pokazuję, bo ja bardzo, bardzo chcę im pokazać, w jak naprawdę piękny sposób można dotknąć siebie głęboko. Jak można sobie na przykład po tylu latach, tak jak ja na przykład po prawie 59, uświadomiłam sobie pewne relacje, które dzisiaj poprzez rysowanie tutaj tych kresek, tych żywych linii, doprowadziły mnie do totalnych łez, do totalnych. Było mi tak, nawet nie wiem jak to nazwać, było mi smutno, było mi przykro, było mi tak, no nawet nie mam, nie umiem tego nawet nazwać, jak mi było. Było mi źle. Było mi po prostu źle. Było mi źle. Kiedy człowiek sobie uświadamia, że coś jest nieświadome przez tyle lat,
wcześniej. Wydawałoby się, że pracuje się zupełnie z czymś innym, a to wychodzi z zupełnie innego kąta. Z innego stołu wyłazi, z innego podstołu. Kim jest małą podstołem, czy tą Małgorzatą, która sięga już głową ponad stół i może z perspektywy dorosłej Gosi decydować. Co ja mam jeszcze do powiedzenia, wiecie? To jest tak jak z czytaniem, zrozumieniem. Bo pamiętam, jak w podstawówce było, czytało się lekturę i potem pani zadawała pytania i było, ojej, a to było w tej lekturze, a ten? I pani nauczycielka mówi, a ty w ogóle czytałaś to? No to no, czytałam, ale jakoś w pamięci tego nie zarejestrowałam. I tak samo jest z neurografiką. Można zrobić, żeby zrobić. I przeleci. Tak. I przeleci, po prostu przeleci przez ciało. Ale to o to chodzi, żeby wiecie, te drobiazgi powyciągać, a nie żeby przelecieć, bo tak nam życie przelatuje. Nawet się mija stylem, jak przeleci. Właśnie to po to się robi, żeby to uwolnić, uleczyć, i, ale nie żeby po prostu zrobić sobie kreski, kreseczki odwalone, położone na półkę. Jak długo muszę siedzieć, pyta Agnieszka. Ja mówię, dopóki ostatni róg nie zostanie zaokrąglony. A długo zresztą mówię, nie wiem, w jakim tempie będę zaokrąglała rysunek wielkości, nie wiem, 60 na 60, a może i większy. Kochani, my nie widzimy waszych wpisów. Jeżeli cokolwiek piszecie, ja odczytam. Nie mam drugiego telefonu, nie mogę tutaj inaczej uruchomić. Dziewczyn telefony nie działają, więc tylko mój. Możecie tylko nas słuchać, a jeżeli cokolwiek piszecie, to dziękujemy wam bardzo, ale nie widzimy tego. Nawet nie wiemy, kto jest. Nie wiemy, bo są oczka, ale nie wiemy, kto jest. I to tak właśnie, jak nie ma się drugiego aparatu. A jeszcze na tyle nie umiem tych wszystkich programów uruchamiać, żeby włączyć czat. I to jest właśnie to. To jest właśnie to. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Następne takie warsztaty, kochani, ale już takie troszeczkę głębsze, bo będą 3 dni. To jest 18, 19, nie. Drugi tydzień od końca, powiedzmy, w połowie, nie, który to będzie? 18, 19, 20? Tak. Lipca. Piątek, sobota, niedziela w lipcu. W lipcu. 18, 19, 20. Tak, 18, 19, 20. Tutaj, w tej magicznej chatce Baba Jagi. I nie jest to ograniczone. Tylko ograniczone, więc mówię wcześniej, już zapowiadałam rano, że jeżeli ma ktoś ochotę podoświadczać siebie, bo to tylko o to chodzi, żeby siebie podoświadczać, to wiecie, jednego miejsca już jest mniej, bo będzie Jaś. Ona jest po prostu, ona już jedno miejsce zaklepała, więc zostaje jeszcze 7, kochani, bo tylko 8 miejsc. Bo można by było więcej, ale dziewczyny widzą, jak to wygląda. Ja bardzo chętnie wzięłabym i 50, ale ja też przerabiam, kochani, razem z wami. I ja chcę być dla was, żeby nie pojawiło się tak, jak pojawiło się dzisiaj u Joasi. Że będzie ktoś, kto będzie potrzebował większej uwagi, będzie potrzebował może poprowadzenia ręki, a być może, jak to mówię, moralnego kopniaka w tyłek, żeby wzbudzić w nim właśnie ten rezonans, żeby pojawił się opór, żeby można to było zobaczyć namacalnie. Ja się bardzo cieszę, jak takie rzeczy wychodzą, bo zawsze mówię, jak się coś, my możemy się znać jak łyse konie, pojawiło się coś totalnie ni stąd, ni zowąd, ni stąd, ni zowąd, które zaburzyło Asi przestrzeń, Asi zaburzyło. No ale to jakby nie było, doprowadziło do tego, że... Rozwiązanie tak. Przyszło. I tu chodzi o tą odwagę, żeby się odzywać, żeby mówić, co się pojawia. Ona jak to tak ładnie napisała, ona mi odczytuje. Teraz w tym momencie poczułam, nie, jak ona to napisała? Pani prowadząca. Pani prowadząca mnie zlekceważyła, czy jak to tak, jak ona to napisała? Tak? Nie Małgosia, pani prowadząca po prostu zarezonowała ze mną w taki sposób, gdzie ja naprawdę nawet na nią nie patrzyłam. Zobaczcie, jak możemy bo to było. No a jak inaczej? No w złości. To już nie będzie słodzenia Małgosia. Tak. Pani prowadząca. Zobaczcie, jak można od razu zmienić stosunek do kogoś. Stosunek do kogoś. Nie wiem, co chciałam mówić. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Uciekło mi.
No, a ja sobie uświadomiłam swoją relację z partnerem. A teraz powiedz, teraz zwróć uwagę, co się dzieje z twoją nogą. Dlaczego zaczęłaś tupać? Ty odczuwaj swoje ciało. Ja odczuwam, ja jestem, cały czas mam antenki wysuwane. Zobacz, co się dzieje. Dlaczego pojawia się teraz ten nerw? Zobacz, widzisz, co się dzieje? Na samą myśl. Dlaczego? I tu jest kolejna praca. Dalej, to się nie kończy, kochanie, na jednym rysunku. To się nie kończy na jednym rysunku. Dlatego, że ciało jest po prostu bezbłędne. Ciało od razu pokazało, co to było. Ja nie wiem, to jest jej odruch. Co to było? Ona to odszyfruje, ona wie, co to jest. Tyle, że może gdybym nie zwróciła uwagi, ona by tego nie zauważyła. Nie zauważyła. I ta chwila by już bezpowrotnie przeleciała. I to, co dzisiaj mogłoby być przetransformowane, czyli jest teraz, uleciałoby i pojawiłoby się za jakiś czas znowu. Przyszłoby coś, co... Zmęczenie, nie? Zmęczenie też. Zmęczenie daje się we znaki, bo jest to naprawdę bardzo mocny, energetyczny proces. Agnieszka boli trochę głowa, bo przystopowała z piciem wody, a mówiłam oddychaj i pij, ale w tym ferworze tego ogromnego rysunku, który tutaj stworzyła, bo czekajcie, tu, no też trochę energetycznie ją to pociągnęło. Tyle, kochani, tyle. Zapraszam was na wasze doświadczenia. Więcej relacji jest na TikToku, moim TikToku, m.viridi przez V. Dlatego, że no, Facebook dzisiaj jakiegoś figla mi płata i nie chciał udostępniać relacji. Miałam parę relacji, które są oznaczone żółtym kółeczkiem z wykrzyknikiem i nie da rady się przebić. Być może później, może jest sobota, może jest obciążenie, ale tak po prostu. Ja jestem bardzo zadowolona, bo znowu ja znalazłam coś swojego. Joasia też znalazła coś swojego. I tworzy neurografikę i idzie. I zobaczcie, jak to jest. Wystarczy tylko jedna osoba więcej. I zaczyna się pojawiać zupełnie coś innego. No, zawsze lubię, jak są nowe osoby, albo po prostu tak. Wymianki osób pod tym względem, bo zawsze coś tam wyjdzie. Jeszcze. Kochani, neurografika jest dla osób na przykład takich, którzy cierpią na jakieś... No powiedzmy, nazwałby to system ograniczenia psychiczne i tak dalej, że mają jakieś stany lękowe, depresyjne, to co się tutaj pojawia, ten opór, który się pojawił na przykład u Agnieszki i ja mówię, daj mu moc, przejdź przez to, co się pojawia, weź, zrób tak, żeby ona wzięła długopis, podaj mi to potem. I zobaczcie, rysując, ja tak będę je raz jednej, raz drugiej dawała. Rysując linię, kiedy kładziesz rękę i rysujesz linię. I ona idzie płynnie, ona płynie. A Agnieszka chwyciła tak długopis, ona postawiła na kartce i ona z takiej pionowej pozycji, gdzie ręka jest w powietrzu, gdzie nie ma tej płynności ruchu, ona chciała poprowadzić neurografikę. I ta linia zaczęła się, wiecie, jaka się robić linia. Taka zygzakowata. Ja mówię spokojnie, to zaufaj. Na stół i wyobraź sobie, że płynie rzeka, albo że ślizga się wąż i popatrz jak to jest, jak to płynnie idzie. Połóż rękę i wykonaj ruch. To nie ma filozofii. Wykonać linię neurograficzną jest bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Tylko, że ten opór, który się pojawia w ręce, jest tym problemem. Tak? Dokładnie tak. No, dla mnie stanowiło to wyzwanie. Poprowadzenie kreski. Dopiero uwolniło się na górze przy koronie, gdzie już po prostu z łatwością mi to szło. To było bach, bach, tu. Czułam, że tu mam to zrobić. Ale tutaj po prostu nie mogłam. Jeszcze na tej prawej stronie, gdzie cały czas moja uwaga szła na stronę męską, ja po prostu czułam, że mam wolną przestrzeń, ale nie chcę tego zrobić i jak już coś robiłam to ze złością, bo tutaj było, no przecież tutaj mam wolne. Na tysiące pytań, co się pojawiło, dlaczego teraz, dlaczego to, co czujesz, dlaczego to się pojawiło, z czym to się wiąże, z czym to jest dla ciebie, jak ty możesz to zinterpretować, co widzisz, co się pojawia, co masz przed oczami, jaki obraz się pojawia. Co się pojawia teraz, jak zamkniesz oczy? Co się pojawia tobie w momencie, kiedy zamkniesz oczy
i miałabyś powiedzieć, co dalej? Co mogę zrobić inaczej? Co mogę zrobić? Jakie działanie podejmę dalej? No nie uciekać przed rozwiązaniem, tak? Nie zamykać się, nie wyolbrzymiać, nie interpretować to, co ktoś mówił, tylko po prostu iść i kierować się sercem i tym, że po prostu ludzie są w naszym życiu potrzebni. I tutaj jest złota zasada, która się znowu potwierdza. Myśli to iluzja. Myśli to iluzja. To, co się stworzyło w głowie, ta zazdrość. Sytuacja tego nie pokazała. Pokazał się wzorzec i myśli spowodowały totalną niemoc myśleniową Joanny na krótko. Dobrze, że na krótko. Ale widziałam jej minę i gdyby nie to, że ja zaczęłam ryczeć, bo po prostu to spowodowało, że Asia mówi, ja na ciebie mam wkurwa. Ja mam na ciebie takiego nerwa, ja tak najpierw na mnie, dlaczego? No i się posypało, dlaczego? I myślę, że to moje wyrzucenie tego, co do mnie przyszło, też spowodowało to, że Asia miała większą odwagę powiedzieć, że to się zadziało. Właśnie o to chodzi, żeby mówić, bo jeżeli ma przyjść uwolnienie, to ja muszę wiedzieć, czym ja mam pracować. Ja muszę wiedzieć, co ja chcę uwolnić. I dlaczego pojawiło się to właśnie teraz. Z tą zazdrością robiłyśmy jeden case już z Jasią. To nie jest pierwszy raz. To nie jest pierwszy raz. Ale to jest głębokie. Bardzo głębokie, bardzo głębokie. Rozpiętrzone po prostu w korzeniach, tak, w tym dzieciństwie. I to nie, że jedna sytuacja, tylko ileś tam, które ja sobie potem sama fundowałam właśnie w odrzuceniu, że ja po prostu izolowałam się od ludzi pod tym względem, żebym nie doznała odrzucenia od innych. Więc wolałam od razu się zabezpieczyć i ucinać relacje, bo wtedy nikt mnie po prostu nie dotknie. A co ty dzisiaj odkryłaś? Co odkryłam? Że w momencie, kiedy ja trzymam kontrolę, czuję się bezpieczna. Ale przecież jestem zawsze bezpieczna, ja nie potrzebuję tego. Jak się czułaś tutaj, kiedy nie mogłaś przebrnąć przez ten ruch kartki? To opisz tą emocję. Co było w tobie? Nie powiem brzydko. Byłam sfrustrowana, zdenerwowana i najchętniej rozwaliłabym i tupnęłam nogą, że ja muszę to zrobić. Po prostu jak dziecko, któremu coś zabroniono, ja muszę. Nie, ja jestem totalnie przeszczęśliwa. Ja jestem przeszczęśliwa. Że da się to, prowadząc warsztaty dwupunktu, bo one też były na wszystkich stopniach i nie jeden raz, a po kilka. Kiedy wyciągałam z nich, z tych głębokich trzewi, intencje. One wiedzą, jak ja wyciągam intencje. Oj. I mówię, ta intencja nie jest dla ciebie, ta intencja jest dla mnie, ja nie potrzebuję tej intencji. Ja mówię, ty chcesz. Czego ty chcesz? Ty nie przyszłaś tutaj dla mnie i dzisiaj też tutaj rysowała nie dla mnie. I to jest tak jak z szukaniem intencji. Czasami jest tak bardzo trudno, a tutaj ręka wam wszystko pokaże. Wszystko. Narysujesz nie tam, pójdziesz nie tam, pokazuje się opór. Ciało mówi, tylko my nie słuchamy, nie chcecie słuchać ciała, a ciało jest zarąbiste. Ciało ci pokaże wszystko, te tupnięcie nóżki, niby tylko tupnięcie nóżki, niby gardło. Niby coś tam. Ale zobacz, przeszło mi. No przeszło, bo przyszła ta odwaga, że zaczęłaś mówić. Zaczęłaś mówić. Nie powiedziałaś tego jeszcze, co chcesz, bo... No, dawaj. Poznawanie siebie, tak? Tych swoich ograniczeń. To momentuje i to powoduje, że ja po prostu staję się wolna. I po prostu człowiek już idzie przez te życie i po prostu przez tą akceptację tego ja nie czuję kajdanów, tak? Wiecie, ktoś przychodzi i mówi, okej, ja już to, ja cię znam, ale ja teraz postąpię inaczej, tak jak tutaj napisałam, Joanna, nie stare wzorce, nie stare swoje zachowanie, teraz inaczej. Ale zobaczcie, wam ten tak, bo ten klasz, który ona poczuła tą zazdrość,
To też byłam ja, tylko ona mi o tym powiedziała, parę dni później. A tutaj już mi powiedziała od razu, zobaczcie, jaka jest różnica w zrozumieniu wzorca, który się pojawia. Tak? Mhm. To było od razu, to było takie, wiesz... Ale pa... też było takie, że nie, teraz inaczej się zachowasz. Bo... Możliwe. Tak jak za pierwszym razem, jak wtedy chciałam na punkcie, był taki, przyszł taki nerw, odsunęłam się od grupy i takie było, jedę do domu, pierniczę, idę, biorę rzeczy, jadę, nawet nie powiem, że jadę, tylko pojadę sobie. I takie, dłuższa chwila mi to zajęło, tak? A teraz przyszło takie właśnie, ale o co ci chodzi? No i takie zaczął, bo tu tata, bo tu to, bo jednak odwrócenie ode mnie uwagi, a przecież ja bym chciała. Mówić o tym, co się czuje? Wiecie, jaka to jest odwaga powiedzieć, jestem zazdrosna, że ty mi nie poświęcasz uwagi. Wiecie, jakie to jest trudne? To się tylko tak wydaje. Ile rzeczy Agnieszka ma powarsztatowych niezałatwionych. Ona to wie. Ja wiem. Ona to wie. Ja to też wiem. Ona to wie. Ale to jest... odwagi. A czym jest odwaga bez działania? Słowem pustym. Słowem pustym. I teraz zapytałam się jej dzisiaj. Może niekoniecznie tej odwagi. Chodzi o coś innego. O co? O to, żeby nie skrzywdzić drugiej osoby. No. Już bym teraz zadała znowu mnóstwo pytań. Ja wiem. Rozumiesz? Zadałabym mnóstwo pytań. Bo jeżeli dla nas cały czas to zewnętrzne jest ważniejsze od nas samych, od naszego poczucia, od naszego dobrego, to zobacz, jaka frustracja jest w tobie. Tylko dlatego utrzymuje się w tobie ta frustracja, żeby ktoś tam przed tobą był zadowolony. A nie ja. Właśnie, gdzie ta energia twoja idzie? Na co? Na to, żeby nie pokazywać frustracji, skoro ona jest gorsza niż Mount Everest? No to gdzie jest logika działania? Właśnie, o to chodzi. Bo mówiąc to, co czuję, to jest ten pach, jest raz. Jest przebicie tego muru, a potem już następuje lekkość. Potem już jest lekkość. Widziałaś, jak linia przy koronie, jaka była lekka? Tutaj rysujesz, tu nie musisz mówić, ale ciało twoje, sytuacja, aranżacja, to co przestrzeń tutaj stworzyła, powiedziała ci więcej niż niejedna wyciągnięta z ciebie intencja. Dokładnie. Dlatego, kochani, jeżeli macie możliwość, zapraszam tutaj oczywiście, Tak, warsztaty trzydniowe, 1800 zł jest inwestycja, z możliwością przyjechania dzień wcześniej wieczorem i dzień później wyjechania, rano. Czy warto, mogą powiedzieć one? Może to. Bardzo warto. Bardzo warto. Bardzo warto. I te warsztaty lipcowe to będzie Neurolotos, miłość i z tego case'u, ta miłość z wewnętrznym dzieckiem, zrobimy jeden dodatkowy algorytm. Ja mam do wyboru algorytmy i one sobie z tych, które możemy zrobić grupowo, wybiorą, grupa wybierze. I zrobimy. Także zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby zainwestować w siebie, żeby zobaczyć, jak w domu Agnieszka już mówi, czy ja mogę to wszystko przerysowywać. Ja mówię, tak, możesz przerysowywać, możesz. Możesz przerysować te same relacje raz jeszcze, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co Ci się pojawiło, co Ci wyrzuciła podświadomość, które słowa wyszły. Pisząc to takie podsumowanie tego, co się tutaj zadziało przez kolejne dwie minuty po skończeniu. Agnieszka mówi, ty nie napisałam ani jednego negatywnego słowa. No, ani byłam zdziwiona. Ani jednego. Czyli zobaczcie, że ten proces, który trwał no parę godzin, bo parę godzin trwał, ale jaka przyszła lekkość od pierwszej kreski do tej, która tam u góry stworzyła 7 godzin to rysowała. 7 godzin. To była ten obraz. Także to tyle, kochani.
o neurografice mogłabym mówić i mówić, bo jak nie przyjedziesz, jak nie doświadczysz, nie poczujesz, to my możemy tutaj cuda tak, na kiju opowiadać. Trzeba przyjść. Pamiętajcie, Agnieszka przyszła, ja nie umiem rysować. Ja na pewno tak nie zrobię. Te rysunki są takie piękne. To jest tamto. Ja mówię, ty zrobisz taki sam, zrobisz jeszcze piękniejszy. Będzie taki, że staniesz nad nim i powiesz wow. A ona się mnie dzisiaj pyta, a jak jego powieszę na ścianę? Ramę wielką sobie kupisz i powiesisz na ścianę. Twój pierwszy neurograficzny, zarąbisty. Przepiękny. Przepiękny. Asia, pokaż swój jeszcze do kamery. Mój tam tu, o tam, o tam. To jest Joanny. Piękna drzewo. Przepiękne. Na ścianę. Dobra, kochani, tyle. Ja bardzo wam dziękuję za to, że będziecie to odsłuchiwać później. Dziękuję tym, którzy tutaj się pojawili przez moment. Dziękuję tym, którzy będą oglądać na YouTubie. I zachęcam was do tego, żebyście mi... No, mamy tylko 7 już miejsc, bo Joanna już jedno rezerwuje. Także decyzja należy do was. Kto pierwszy, ten lepszy. A naprawdę 8 i ani grama więcej, bo nie chodzi o to, żeby praca była mocno głęboka i żebyście zrozumieli, czym jest linia. Bo jak przyjdzie takie doświadczenie, że będzie ktoś chciał powiększyć swoją koronę albo zrobić lotos, który będzie miał metr na metr, bo to wszystko jest piękne i tak może tworzyć, to też zajmuje czas. Zajmuje czas, ale to jest ten czas bardzo wartościowy, bo właśnie to, co się pojawiło u Agnieszki, pokazało jej to, czego by przy normalnej formacie kartki nie odnalazła. I to jest właśnie to piękne. Dziękuję bardzo. Wam też. Tak, ja dziękuję. Dziękuję, że zrobiłam taki ogrom pracy i że zrobiłam taki duży rysunek. Dużo mi to zajęło, ale właśnie mi to pokazało, gdzie ja mam jeszcze dotknąć. I ja bym chciała jutro to skończyć. To dotknięcie? Aha. Czyli ten szamański deszcz pójdzie tak. Relacje dalej? Tak. A u ciebie? Bo musimy jeden temat wybrać. Musimy wybrać jeden temat. Bo to tup, to wiesz, co to było, nie? Ja wiem. Ja nie wiem, ja się mogę domyślać, ale moje odczucia mogą być zupełnie inne. Mogą być zupełnie inne. Czyli do zobaczenia. Do zobaczenia jutro. I dawajcie znać, jakby co. Nie wiem, czy jutro aż tyle tej relacji będzie, bo dzisiaj było tego dużo, bo było i na TikToku, było i rano, i później w międzyczasie rysowanie, to co u Agnieszki. Zachęcam wam, tam są chyba ze 3 filmy po 7 czy 8 minut, żeby zobaczyć, jak przebiegał ten proces u Agnieszki, jak ta kartka, która nie mogła być doklejona, spowodowała właśnie tą frustrację. Właśnie. Tak. Tak. I tyle, no bo jeszcze możemy mówić. Nie możemy skończyć. Nie możemy skończyć. To jest właśnie tak, że nie możemy skończyć. A szkoda, że nie ma tej interakcji między wami, że nie możemy, że wy nie pytacie, może pytacie, tylko że my tego nie widzimy. Nie widać. I że nie ma tej interakcji, że można zapytać i odpowiedzieć, żeby było dla was łatwiej, bo może nasuwają się pytania, może się coś pojawia. Będzie odpowiedź później. Tak, jeżeli tam jest coś napisane, to na pewno będzie odpowiedziane. Dobra, kończę, bo one się czepią tutaj, nie wiem, czy jakieś nerwy, czy siusiu chcą, czy ja nie wiem, co one chcą. Dobra, dziękuję wam bardzo. Jesteśmy zmęczone, bo jednak to energetycznie troszeczkę wyczerpuje, ale jest pięknie i cudownie. I dziękuję wam też, że tu jesteście.